A teraz przechodzę do przedstawienia informacji z prac w okresie między 8 grudnia a 27 grudnia. W wymienionym okresie czasu odbyłem 2 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta, wydałem 29 zarządzeń Prezydenta Miasta. Wspólnie z zastępcami przyjęliśmy 13 interesantów. 8-9 grudnia w naszym mieście odbywały się kickbokserskie Mistrzostwa Polski. Ponad setka zawodników z 35 klubów z całego kraju rywalizowała przez 2 dni w miejskiej hali sportowej. Władze miasta podczas zawodów reprezentował mój zastępca Jerzy Miśkiewicz. 10 grudnia zastępca uczestniczył w uroczystym podsumowaniu finału 17 edycji Szlachetnej Paczki w Starchowicach, które odbyło się w hotelu Senator. 11 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie nowego samochodu Ford zakupionego na potrzeby środowiskowego domu samopomocy. Samochód został zakupiony przez gminę Starchowice w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3 dla obszaru D 2017. Gmina Starchowice dzięki Państwa decyzji zabezpieczyła w tegorocznym budżecie kwotę 50 tysięcy złotych na wkład własny do programu, natomiast 80 tysięcy złotych pozyskaliśmy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 12 grudnia w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom miałem przyjemność spotkać się z dziećmi z przedszkola miejskiego nr 11. Tego samego dnia uczestniczyłem w pokazie aparatu do elektroterapii i terapii ultradźwiękowej. Sprzęt dla Starowieckiego Stowarzyszenia Niepełnosprawni Plus zakupiła gmina z okazji jubileuszu 20-lecia działalności stowarzyszenia. 13 grudnia wspólnie z moim zastępcą Jerzym Miśkiewiczem uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w 3 Liceum Ogólnokształcącym, którego tematem była przyszłość szkoły i Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej. Tego samego dnia uczestniczyliśmy wspólnie z zastępcą w uroczystych obchodach 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości przed Kamieniem Pamięci na Rondzie Solidarności zorganizował miejscowy oddział NSZZ Solidarność o pracowników oświaty i wychowania. Mój zastępca tego dnia spotkał się z panią dyrektor Ewą Rychel w celu poszerzenia oferty dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 14 grudnia uczestniczyłem w konferencji podsumowującej realizację projektu Starchowice Bezpieczne w Praktyce realizowanych przez gminę Starchowice przy współfinansowaniu ze środków rządowego programu ograniczenia przestępczości oraz społecznych zachowań Razem Bezpieczniej imienia Władysława Stasiaka. Łączne na realizację szeregu działań i inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta gmina otrzymała z ministerstwa ponad 100 tysięcy złotych. Tego samego dnia uczestniczyłem w finale świątecznego konkursu plastycznego połączonego z kolędowaniem, którego organizatorem było Brico Marsze Starchowice. Uroczystość odbyła się w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. 15 grudnia podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Środowiska podpisałem umowę na dotację w wysokości 4 milionów złotych na realizację projektu pod nazwą Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starchowicach. Fundusze pochodzą ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podczas podpisania umowy obecni byli świętokrzyski poseł Krzysztof Lipiec i radna Rady Miejskiej Marta Zięba, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu. W tym dniu moja zastępczyni spotkała się z panem Markiem Pawłowskim, wicestarostą starachowickim w sprawie terenów przyległych do Zalewu Pasternik w Starachowicach. W dniach 15, 16, 17 grudnia wspólnie z moimi zastępcami uczestniczyliśmy w drugim starachowickim jarmarku bożonarodzeniowym. 18 grudnia podczas spotkania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazałem 30 czujników tlenku węgla. 20 grudnia przekazałem kluczyki do nowego samochodu pracownikom Straży Miejskiej w Starchowicach. Tego samego dnia otrzymaliśmy dobrą informację dla naszego miasta. Otrzymaliśmy 23 miliony złotych dofinansowania na projekt rewitalizacji Starachowic, obejmujący takie obszary jak Lubianka, Pasternik, Pałacyk, Starachowickie Centrum Kultury i Otoczenia, Osiedle Wzgórze, Park Miejski oraz Starchowice Dolne. 27 grudnia tego dnia swój jubileusz setnych urodzin świętowała pani Władysława Gil ze Starachowic. Dziękuję bardzo.